Lubię ten czas pod koniec sierpnia, kiedy mówię wszystkim, że już wyleczyłem się z grania w nowe edycje NBA 2K. Że nie mam już hype'u, że przecież co roku gram w to samo, więc dlaczego mam znów sięgać po nową grę? Po czym nadchodzi pierwszy tydzień września, piątkowy 2K Day i odcina mnie na jakieś 3 tygodnie. Te 3 tygodnie rozpoczęły się 9 września, w momencie włączenia NBA 2K23. I po już trzycyfrowej liczbie godzin spędzonych przy konsoli mogę śmiało powiedzieć: hej, czas na coroczną mega recenzję nowej, wirtualnej koszykówki od 2K Sports. Cześć, z tej strony Keep The Beat, to jest kanał o koszykówce i mój wirtualny awatar w 2K i dziś znów pobawię się w recenzenta gier wideo. Jako gracz, który na grach koszykarskich powybijał sobie kciuki przez ostatnie kilkanaście lat, przedstawię wam to, co spodobało mi się w nowej wersji, przedstawię najważniejsze zmiany i odpowiem na pytanie, które bezlitośnie co roku jest zadawane w kontekście nowego 2K'a. Czy warto to kupić? Byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili kciuka w górę i zasubskrybowali ten kanał, klikając też w dzwon obok. Dla mnie to znak, że w ogóle to byliście i że taka treść jest potrzebna, a dla was to chyba taka forma pokazania, że hej, byliśmy tutaj i rób taką treść, bo jest ona potrzebna. Recenzję opieram tylko i wyłącznie na grze w wersji next genowej. Grałem na PlayStation 5 i tak, oczywiście zgadzam się ze wszystkimi, którzy zarzucili 2K Sports jedynkami w Metacriticu za to, że wersja na PC-ty to wciąż wersja na stare konsole. Też nie rozumiem tego ruchu, bo co to za problem dla PC-ta, by uciągnąć wersję next genową, ale hej, nie udawajcie, że jesteście zaskoczeni. PC nigdy nie było poważnie traktowane przez twórców NBA 2K. I tak, też tam zaczynałem. Ale jakoś przy NBA 2K17, czyli 6 lat temu, przerzuciłem się na playa i już nigdy nie patrzyłem się za siebie. Dobra, NBA 2K23 na next geny. Startujemy! Tryb kariery jest co roku najbardziej promowaną formą rozrywki w NBA 2K i to kompletnie nie dziwi, każdy chce stworzyć własną postać i zdominować ligę. Ale w tegorocznej edycji My Career zostało zrzucone z piedestału. No, przynajmniej na chwilę. All right, Utah's up by one, trying to force a finals game 7. Stockton's got the ball, coach. Gdy twórcy wypuścili informację o powrocie legendarnych już challenge'y Michaela Jordana z NBA 2K11, czyli edycji sprzed 12 lat, uwaga każdego fana koszykówki została przyciągnięta. Zwiastun Jordan Challenge wiernie odwzorowywał słynne ruchy i zagrania MJ'a, takie jak słynny rzut nad Craigiem Elo, czy zdobywanie 6. tytułu ponad przewracającym się Bryanem Russellem. Piękna sprawa, chcę to wszystko przeżyć jeszcze raz, pomyślał sobie prawie każdy miłośnik retro NBA. W tym i ja. Jordan Challenge był dla mnie magnesem do zdobycia tej gry. Czy było warto? Śpieszę z odpowiedzią. Zanim rozpoczniemy zabawę w odtwarzanie kariery Michaela, wita nas efektowne intro, a następnie czytelne, tradycyjne, kafelkowe menu, które zapowiada 15 rozgrywek do odtworzenia. W meczach nie musimy tylko wygrać, ale też wykonać konkretne cele oparte chociażby na zdobyciu rzeczywistych statystyk Jordana. Do każdego meczu wprowadza nas krótki wywiad z legendami koszykówki. Sympatyczny ruch i coś, co spodoba się miłośnikom historii NBA. Prawdziwy kunszt twórców został jednak przedstawiony w samej rozgrywce. Interesującym ruchem jest powrót filtrów, które imitują gorszą jakość telewizyjną sprzed lat. Przyznam, że świetnie to wygląda i jest szalenie klimatyczne, ale na dłuższą metę męczące dla oka. Na szczęście można te filtry bez problemu włączać i wyłączać. Prezentacja boisk, wprowadzenie zawodników do meczu i przede wszystkim specjalnie przygotowany i nagrany komentarz w tle robi ogromne wrażenie, bo całość została przedstawiona w czasie rzeczywistym. Uśmiechnąłem się pod nosem w trakcie grania meczu o mistrzostwo NCAA z 82 roku, bo komentator z ekscytacją zasugerował, że ten wielki center Patrick Ewing z Georgetown Hoyas jest murowanym kandydatem do jedynki draftu, a młodziutki Michael Jordan przejawia tyle talentu i waleczności, że może załapać się nawet do pierwszej trójki. Urocze. O ile to tryby sieciowe, o których opowiem za chwilę, są najbardziej żywymi i pompowanymi przez graczy i 2K Sports formami rozgrywki, o tyle to właśnie takie dodatki dla graczy solo jak Jordan Challenge mogą być najważniejszym czynnikiem do zakupu gry.
Tryb fabularny, czyli My Career, od 2 lat idzie w bardzo specyficznym kierunku. O ile wcześniejsze edycje przedstawiały nam historię postaci z krwi i kości, które przechodziły przez swoje problemy i kryzysy, nawet jeśli czerpały garściami ze starych filmów takich jak He Got Game czy Coach Carter, o tyle ostatnio 2K poszło w stronę wielkiej piaskownicy, gry RPG, w której o zgrozo w koszykówkę można przy okazji pograć. Ale wpierw należy zapłacić wpisowe. Czy zabrzmiało to źle? Tak i nie. Ale najpierw zalety. Założenia My Career w tegorocznej edycji złe nie są. Bardzo spodobał mi się fakt, że z miejsca mogę wybrać drużynę, do której chcę dołączyć, także nie muszę iść do Detroit Pistons, jeśli grałem dobrze w college'u, tak jak w zeszłym roku. Nie mam do rozgrywania żadnych meczów wstępnych, nie muszę odblokowywać fabuły, po prostu tworzę postać, wchodzę do gry i gram w NBA. Gracze solo mogą pobawić się w odblokowywanie kolejnych umiejętności, korzystając z 2 ścieżek rozwoju swojej postaci. Leadership, czyli spoko ziomek i team player, bądź Trailblazers, czyli gwiazdor solo. Interesujące i świeże, ale tylko do meczów przeciwko konsoli. Sama prezentacja meczu, grafika, gra świateł, płynność, gameplay. Nie mam tutaj nic do zarzucenia. Gdyby tylko chodziło o rozgrywanie meczów w koszykówkę, dałbym 10 na 10, bo gra jest naprawdę przyjemna. Problem pojawia się we wszystkich aktywnościach pobocznych. My Career już kilka lat temu poszło w stronę gier MMO, które często w swych założeniach bywają infantylne. Miasto robi wrażenie, choć na marginesie często zdarzało mi się, że klatkuję w co bardziej obleganych miejscach. Jest tutaj co zwiedzać, co oglądać, gdzie grać i co robić. Aktywności jest sporo i to jest w porządku. Jeśli ktoś chce wziąć udział w zawodach na deskorolce, zostać gwiazdą mody, paradować w hotdogowej czapeczce, jeździć od miejsca do miejsca, by coś tam sobie podblokowywać, super. Każda gra RPG ma sidequesty i jeśli nie chcemy ich robić, to nie musimy, to sidequesty, to tylko tło, głębia, dodatkowy content. No cóż, w NBA 2K23 często jest tak, że jednak musimy to wszystko robić. I to nie jest dobry ruch wobec osób, których nie obchodzi kariera modowa ani bitewki freestyle'owe z J. Cole'em. Mimo wszystko większość fanów gier koszykówki kupuje gry koszykarskie dla koszykówki. Warstwa społecznościowa w NBA 2K od lat jest szalenie istotna, a gry w słynnym parku czy na hali Rec z żywymi przeciwnikami to niesamowicie emocjonująca sprawa. Emocjonująca, ale i bipolarna, bo jednak grając z żywą, obcą osobą nie wiesz, czy trafiłeś na kogoś, kto chce wygrać i grać zespołowo, czy na kogoś, kto bawi się w sabotażystę. No ale hej, niech ilnowi, to NBA 2K. Tutaj albo grasz ze sprawdzonymi kolegami, albo lepiej graj offline z konsolą. Jeśli znajdziesz ekipę znajomych, z którą będziecie się doskonale rozumieć, to czeka Was mnóstwo nocnych godzin spędzonych na graniu w naprawdę dobrą, przyjemną grę. Serio. Gameplay jest super, ja tu tylko czepiam się rzeczy pobocznych. Podsumowując, My Career jest okej, ale tęsknię za bardziej tradycyjnym sposobem prowadzenia swojej postaci. Nie potrzebuję rozwlekłych cutscenek, tłumaczących mi jak prowadzić swoje narracje w social media, ani osi fabularnej na poziomie najgorszych Netflixowych gniotów. Gdyby tylko można było grać w koszykówkę, zadbać o kilka interesujących aktywności między meczami i móc odblokowywać coraz to nowsze i bardziej rozbudowane mechaniki... Czekaj! Przecież dokładnie coś takiego w tej grze już się znajduje. Bo wiecie, taka ciekawostka, w NBA 2K jest opcja rozgrywania meczów drużynami WNBA, ba, można nawet pobawić się w generalnego menedżera, przykładowo Phoenix Mercury, i dobrze się bawić. Przede wszystkim jednak mamy tutaj tryb rozwoju własnej koszykarki pod nazwą DW. DW w mowie potocznej można by przetłumaczyć po prostu na zwrot zwycięstwo, wygrana. I jest to perfekcyjna recenzja tego właśnie trybu. DW polega na graniu i rozwijaniu postaci bez męczącego zarabiania i wydawania VC. I tak, wiem, że większość graczy nawet tu nie zajrzy, bo to WNBA, a nie NBA. Ale szczerze polecam Wam sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Być może poczujecie, tak samo jak ja, że to o wiele lepsza forma prowadzenia swojego zawodnika, tudzież zawodniczki, niż to, co proponuje drapieżna i oparta na mikrotransakcjach zabawa w My Career.
Drugim najpopularniejszym trybem gry jest oczywiście My Team, czyli koszykarska odpowiedź na zabawę w drużynę fantasy. Rozwijanie kolekcji swoich wirtualnych kart zawodników NBA. Testowanie kombinacji przeróżnych wyjściowych piątek. Próby odwzorowania ulubionych ekip NBA z przeszłości, czy po prostu wolna amerykanka i tworzenie najlepszych, subiektywnie, ekip w historii koszykówki. Brzmi jak raj dla każdego miłośnika NBA, któremu jeszcze nie zdiagnozowano zbieractwa. Starzy wyjadacze My Team nie spotkają się w tegorocznej edycji gry z rewolucją. Nazwałbym to szlifem bardzo dobrego w założeniach trybu, który ma jednak też nieco poukrywanych grzeszków. Z nowości mamy m.in. możliwość wysłania nieużywanych kart zawodników na zadania. Czekamy wtedy kilka godzin, po których pasywnie zgarniamy jakąś nagrodę. Dodatkowe rzeczy możemy zdobyć na przykład ze specjalnych piłek, które pękają po meczu i dają nadzieję na coś interesującego. Bardzo ciekawym ruchem jest zbieranie kart z przeróżnymi nagrodami i trofeami danych organizacji. Jeśli uzbieramy wszystkie, to w zamian odblokujemy bardzo dobrą kartę gracza z tego klubu. Tutaj przykładowo brakuje mi jednej karty, akurat tej najtrudniejszej do zdobycia, ale jeszcze trochę i do składu dołączy karta Derricka Rose'a z overallem 96. Podobnie jak w karierze, tutaj również mamy obecny już chyba tak jak we wszystkich sieciowych grach podział na sezony, w których można zgarniać coraz to nowsze i lepsze nagrody do kolekcji. Wszystko opiera się na wykonywaniu określonych zadań danymi koszykarzami, zbieraniem punktów doświadczenia i wskakiwania na coraz to wyższy poziom. Trybów rozgrywki jest mnóstwo, zarówno dla gracza sieciowego, jak i fanów gierki solo z konsolą. Tradycyjne mecze 5-5 podane na kilka różnych sposobów, szybsze spotkania 3-3 w Triple Threat, rankingowe rozgrywki w Unlimited, weekendowe pojedynki w Limited, popularny Draft Mode czy Clutch Time, czyli błyskawiczne mecze z tylko ostatnią kwartą. Rodzaje gier do grindowania mogą przyprawić ból głowy. Największa zaleta tego trybu to zarazem jego największa wada. Jeśli chcesz popykać sobie w My Team dla zabawy, grając offline, to śmiało. Baw się dobrze, teoretycznie nikt cię nie goni. Gra nagradza co chwila nową paczką z dodatkowymi kartami czy wirtualną walutą, a usunięcie kontraktów z karty zawodników sprawia, że każdy mecz można bez problemu powtarzać, resetować i o nic się nie martwić. Jeśli jednak chcesz walczyć o najlepszych aktualnie dostępnych graczy, no to zwalniaj się z pracy, przestań chodzić do szkoły, bo czeka cię wielogodzinny, codzienny grind. 2K Sports bezlitośnie podchodzi do niektórych zadań, dając kolosalne wymagania oraz drastycznie ograniczony czas na ich wykonanie. Przykład? Zawodnicy z kolekcji TakeOver teoretycznie ukrywają się w takim jakby sejfie, który czasem otwiera się po wygranych meczach. Teoretycznie, bo szansa na ich zgarnięcie z tego sejfu wynosi jakiś ułamek procenta. Oczywiście można zdobyć tych graczy alternatywnie, wykonując kilka zadań, na które mamy te zaledwie kilka dni. I już w drugim tygodniu życia tego trybu 2K Sports uznało, że aby zdobyć Elgina Baylora, należy zdobyć ponad 1000 punktów, 500 asyst, 500 zbiórek, 30 double-double, dodatkowo zrobić jeszcze kilka innych rzeczy tylko i wyłącznie zawodnikami Lakers, by móc go odblokować. Wybitny i obrotny gracz NBA 2K jest w stanie zrobić to wszystko w kilkanaście godzin. I tak długo. Normalny fan koszykówki z padem w ręku prędzej się pochlasta i pokłóci z rodziną z powodu czasu spędzonego przy konsoli. Dużym plusem jest dla mnie zmiana podejścia w trybie Unlimited. W poprzednich edycjach odblokowywanie kolejnych nagród oraz lig wiązało się z ogromnym stresem, bo często nie można było sobie pozwalać nawet na jedną porażkę. Przegrana z lepszym graczem zawsze boli, ale przegrana z łączem na serwerze i porażka z powodu błędu gry? Wow, no to jest często wystarczający powód, by odinstalować grę. W tej edycji już takiego problemu nie ma. Po prostu po każdym meczu otrzymujemy punkty rankingowe, tylko że za wygraną dostajemy ich więcej. W ten sposób, tak czy siak, następuje progres naszej drużyny i nie musimy martwić się o to, że z powodu jednego potknięcia musimy zaczynać coś od zera. Super sprawa. My Team to oczywiście także kura znosząca złote jaja dla 2K Sports. Paczki z kartami są horrendalnie drogie, a wiele z nich można kupić tylko i wyłącznie za VC, czyli walutę, którą albo się powolutku zbiera w trybie kariery, lub kupuje za prawdziwe pieniądze. To słaby ruch, gdy 2K ogranicza graczom ogarniętym w systemie aukcyjnym możliwość kupienia nowych zawodników i paczek za punkty MT, zmuszając ich do doładowywania konta walutą VC. Nie mam nic przeciwko praktykom pay to win w grach darmowych, ale NBA 2K kosztuje w najtańszej wersji niemalże 300 zł.
Dodajmy do tego fakt, że do gry dorzucono karty, których nie można wystawiać na aukcję. Gdy to wszystko zsumujemy, to okazuje się, że twórcy jeszcze bardziej przesunęli granice tego, co możemy, a czego nie możemy zrobić, po prostu grając bez wydawania pieniędzy. Ale to byłoby na tyle, jeśli chodzi o wady. Mnogość trybów gry, uzależniająca zabawa i bardzo udany gameplay to wystarczająco dużo, by zachęcić graczy do spędzania czasu właśnie przy My Team. Nie będę ukrywał, że dla mnie, zapalonego My Teamowca od edycji z NBA 2K15, taki powrót sprawia przeogromną przyjemność. Na dziś tak prezentuje się mój skład. Od kilku lat marzyłem o trybie fabularnym, w którym można byłoby na nowo przeżyć ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat NBA, jednocześnie będąc częścią tych czasów. Taki tryb My Career, który jednak wysyła nas do draftu z LeBronem Jamesem i Maciejem Lampe w 2003 roku i pozwala rozegrać ostatnie 20 lat ligi po swojemu. Tegoroczna edycja NBA 2K podarowała nam taką możliwość i o wiele, wiele więcej. My NBA to ogromnie rozbudowany tryb menedżerski. Na tyle rozbudowany, że możemy tutaj kontrolować nie tyle jedną drużynę, co nawet całą ligę NBA. To jest taka koszykarska zabawa w Boga. Niesamowita frajda wraz z tegorocznym usprawnieniem o prostej nazwie My Eras, to zabawa staje się jeszcze lepsza. Gra pozwala nam na odpalenie ligi w jednej z czterech dostępnych R. W latach 80. tuż przed draftem Michaela Jordana, w latach 90. z już wygrywającym Jordanem, Hakeemem Olajuwonem w Rockets, Stocktonem Malonem w Jazz czy elektryzującym duetem Supersonics, na początku lat 2000 przed draftem z 2003 oraz współcześnie, począwszy od draftu z 2018 roku. Jako generalni menedżerowie możemy przebudować drużynę po swojemu, pamiętając jednak o celach, które wyznacza nam właściciel organizacji. Zabawa jest tutaj tak rozbudowana, że aż ciężko wszystko tutaj przytoczyć. Z całą pewnością opcja powrotu do przeszłości jest niesamowicie interesująca i hej, jeśli ktoś mimo wszystko chce jazzmenom podarować w końcu tytuł, to proszę bardzo, gra daje taką możliwość. Przy tym wszystkim warto pamiętać o opcji zablokowania gry na jednym zawodniku, więc przy odpowiednim nastawieniu i pogmeraniu w opcjach możemy cofnąć się przykładowo do 2002 roku, tworząc samego siebie i bez żadnego kupowania VC po prostu grać w lidze, do której dołącza 18-letni LeBron James. Brzmi ciekawie, co? Ocena NBA 2K23 na next-genowe konsole nie jest jednoznaczna. Pod względem możliwości i gameplayu mamy do czynienia z grą na poziomie 9 na 10. Gdy dodamy do tego wszystkie wady, mikrotransakcje oraz drapieżne techniki twórców gry, ocena drastycznie dostaje po tyłku. Może ujmę to w ten sposób. Ciężko ocenić NBA 2K23 jako jeden produkt, bo tak naprawdę otrzymujemy kilkanaście różnych gier, które są ze sobą połączone koszykówką. Jordan Challenge, My NBA lub The W są genialne i uważam, że grę warto nabyć choćby dla tych trybów. My Career i My Team są niesamowicie wciągające, ale jednocześnie zawierają mnóstwo wad i irytujących mikrotransakcji. Nie poradzimy jednak nic z tym, że to najbardziej popularne, najważniejsze tryby w całej grze. Ale w samym fundamencie każdej gry znajduje się jednak jej technologia oraz gameplay i co tu dużo gadać. Tu nawet nie chodzi o to, że lepszej wirtualnej gry w koszykówkę nie znajdziecie, bo to żaden komplement. Gameplay, płynność ruchów, możliwości taktyczne w tej grze to po prostu absolutny top. Na koniec życzę Wam przede wszystkim dobrej zabawy przy grze i jeśli chcielibyście zobaczyć coś więcej, to wpadnijcie na mój kanał gamingowy, czyli Keep the Beat, fonetycznie. Dzięki, że obejrzałeś ten film do końca. Jesteś w porządku. Cześć!